Cześć, racuszki. Zawsze fascynowały mnie zdjęcia przedstawiające slumsy tuż obok luksusowych osiedli albo granice państw, które wyglądają jak przepaść między dwoma światami. Wyróżniamy dzisiaj około 195 krajów. I mówię około, ponieważ wiecie, nie wszystkie uznają niepodległość innych. Dzielimy je na rozwinięte, rozwijające się i najsłabiej rozwinięte. Na tej mapie Polska jest jeszcze zaznaczona jako kraj rozwijający się, ale bardziej aktualne najczęściej klasyfikują nas jako państwo o wysokich, a nawet bardzo wysokich dochodach. Oczywiście, wiecie, w skali światowej. Patrząc na te różnice, na pewno przychodzą wam do głowy jakieś wnioski. Dlaczego jednym państwom się udaje, a innym nie bardzo. Ale to, co naprawdę zadecydowało o sukcesie Europy albo jest powodem, przez który Afryka jest wciąż biedna, może was zaskoczyć, ponieważ są to zaledwie dwie całkiem proste zasady i oczywiście parę okoliczności. Myślę, że warto je znać. Nie tylko po to, by zrozumieć, dlaczego dzisiaj świat wygląda taki, jak wygląda, ale też by wiedzieć, jak może wyglądać w przyszłości i do których państw warto wyjeżdżać. Zatem zapraszam do wspólnej gry w cywilizację i skróconą historię naszego gatunku i jego rozwoju. Dlaczego Afryka jest biedna, Europa rozwinięta, po co powstały pieniądze i czy powinniśmy się obawiać, że imigranci zabiorą nam pracę. Dzisiejszy materiał powstał we współpracy z producentem filtrów do wody Brita, którzy wprowadzili niedawno na rynek domowy saturator do wody. Naprawdę całkiem ciekawe urządzenie. Początek nierówności. Ziarno i jagody. Już sam początek naszej cywilizacji kryje w sobie wiele wskazówek, które mogą pomóc ci zrozumieć istniejące różnice. Około 12 tysięcy lat temu w regionie zwanym Żyznym Półksiężycem wynaleziono rolnictwo, a razem z nim osiadły tryb życia. Nie była to jednak łatwa, a na początku nawet pożądana zmiana. Dieta wczesnych rolników była mniej urozmaicona niż ta łowców i zbieraczy i najprawdopodobniej zaczęliśmy uprawiać rośliny i hodować zwierzęta na większą skalę, ponieważ po prostu zjedliśmy i upolowaliśmy już wszystko, co nadawało się do zjedzenia w regionie. Poza tym rolnictwo ma sens tylko wtedy, gdy możemy przechowywać nadmiar wyprodukowanego ziarna. A zatem klimat musi być z jednej strony odpowiednio suchy, ale jednocześnie zapewnić wystarczająco dużo wody, by wyrosły w nim rośliny, które sadzimy, prawda? I taką kombinację zapewniały wielkie rzeki, takie jak Tygrys, Eufrat i Nil, które regularnie wylewały, nawadniając pola. Właśnie dlatego, mimo że wszyscy Homo sapiens pochodzą z Afryki, to rolnictwo powstało tam 3 do 6 tysięcy lat później niż na Bliskim Wschodzie. Afrykańskie plemiona jakby po prostu nie miały takiej potrzeby. Co więcej, w Australii z tego samego powodu nie wprowadzono go aż do XVIII wieku. Jak twierdzi antropolog James Sussman, życie łowców zbieraczy wcale nie było takie złe, jak może nam się wydawać. Z analizy współczesnych plemion żyjących w ten sposób, co swoją drogą nieźle świadczy o tym modelu, skoro utrzymał się do XXI wieku. Wynika, że w trudnych częściach roku pracują 4-5 godzin dziennie, a gdy warunki są sprzyjające, korzystają z natury niemal jak z darmowego supermarketu. Mimo że rolnictwo na początku było sporym wyzwaniem, okazaliśmy się w nim całkiem nieźli. Zwłaszcza gdy udało się nam zaprzęc do pracy zwierzęta. Wtedy powstało coś, co na zawsze, zawsze, zawsze zmieniło naszą cywilizację. A mianowicie nadwyżki produkcyjne. Czyli wszystko, co zostało po nakarmieniu rodziny i odłożeniu ziarna na kolejny zasiew, tak? Owoce zerwane przez zbieraczy czy zwierzęta upolowane przez łowców nie mogły zapewnić porządnej nadwyżki, ponieważ szybko się psuły. Dopiero ziarno pozwoliło nam to osiągnąć. Dzięki nadwyżce powstało m.in. pismo. Pierwsze zapisy pochodzą z Mezopotamii, czyli właśnie Żyznego Półksiężyca i odnoszą się do tego, który rolnik zadeponował ile ziarna we wspólnym spichlerzu. Można zatem powiedzieć, że jeden z najistotniejszych wynalazków naszej cywilizacji powstał dzięki księgowym. Zbieracze i łowcy tworzyli muzykę, a nawet malowidło naścienne, ale nie mieli pisma, ponieważ zwyczajnie go nie potrzebowali. Niebawem pojawiły się też pieniądze. Pracownikom lub wojownikom płacono w muszelkach symbolizujących ilość ziarna, które później mogli odebrać ze spichlerza króla. A skoro mieliśmy już pieniądze, niebawem ktoś miał ich więcej i pojawiły się pożyczki i cała gospodarka. Bęk. Zwróćcie uwagę, że innowacja i postęp wynika tu z trudności czy wyzwań, jakie napotykali ludzie. Cywilizacja na poziomie 1 na wiecznie żyznej ziemi, która cały rok produkuje dostatek owoców i zapewnia mnóstwo zwierząt,
początek, które można polować, na które można polować, no ona mogłaby nigdy nie wyewoluować na poziom numer 2, ponieważ zwyczajnie nie znajdzie takiej potrzeby. Rolnictwo rozwinęło naszą umiejętność planowania i patrzenia w przyszłość. Tak powstały pierwsze różnice na światowej mapie. Mapa startowa. Bezpieczeństwo i choroby. Homo sapiens, jak każde zwierzę, jest kształtowane przez środowisko, w którym żyje. Geografia to niezwykle istotny czynnik wpływający na sukces państwa i może na przykład wyjaśniać naszą skomplikowaną historię. Polska nie ma praktycznie żadnych naturalnych barier ochronnych. Ze wschodu na zachód jesteśmy równinnym polem, na które aż miło wjeżdżać swoją armią. Z północy Bałtyk ze średnim dostępem do Światowego Oceanu, a z południa góry, na które można wejść w klapkach. No i ci sąsiedzi. Na kanale Real Life Lore jest bardzo fajna analiza, dlaczego nasze położenie geograficzne to katastrofa, ale wszyscy znamy historię i chyba nie trzeba nam tego udowadniać. USA, Wielka Brytania, Włochy czy nawet Francja, chroniona morzami i łańcuchami górskimi, wiele zawdzięcza swojemu położeniu. Poza bezpieczeństwem, nasza mapa startowa może dać nam jeszcze bonusowe punkty, jeżeli znajdujemy się na przykład na przecięciu istotnych szlaków handlowych, jak Singapur, RPA czy Istanbul. Ale z pewnością najistotniejszym i najbardziej kontrowersyjnym darem ziemi są surowce naturalne. Użyte w odpowiedni sposób mogły zapewnić wielu pokoleniom darmową emeryturę, jak w przypadku Norwegii. Ale w rękach nieodpowiedzialnych polityków i niespokojnych sąsiadów doprowadzą kraj do ruiny, jak w przypadku Wenezueli. Surowce mogą jednak zaszkodzić państwu, nawet jeżeli nie staną się źródłem dochodów dla grupy trzymającej władzę, czego przykładem jest tak zwana choroba holenderska. W Holandii w latach 60. odkryto ogromne złoża gazu ziemnego, co spowodowało napływ kapitału zagranicznego w postaci inwestycji oraz dużą ilość gotówki pochodzącej z eksportu surowca. Wzrosła wartość waluty, czyli holenderskiego guldena, przez co lokalne produkty, takie jak statki czy ryby, stały się za drogie dla zagranicznych kupców i eksport innych produktów niż surowce spadł. Tak sytuacja może nawet doprowadzić do upadku całych sektorów gospodarki. W Holandii po odkryciu złóż gazu ziemnego bezrobocie wzrosło z 1% do 15%. Nieostrożnie używane surowce w pewnym sensie wysysają całą siłę z gospodarki. Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej sprawdza się model, w którym kraj od początku ostrożnie zarządza zyskiem z nich i na przykład odkłada go na fundusz zagraniczny, a następnie obraca tym funduszem, by pomnażać pieniądze, tak? No to niestety często się nie udaje, tak? Ponieważ politycy chcą szybko kupić sympatię ludzi i zaczynają rozdawać pieniądze, uzależniając stabilność krajów od wahania cen surowca. Państwa takie jak Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska to tykające bomby, ponieważ ich gospodarki są w patologicznym procencie oparte na ropie naftowej lub gazie. I teraz te kraje szukają po prostu jakiejkolwiek innej opcji, jak turystyka. Nie wspominając już o tym, jak trudno obalić władzę z niekończącym się dopływem gotówki. Z drugiej strony, pewnie nikt z nas nie słyszałby o żadnym z tych malutkich krajów Zatoki Perskiej, gdyby nie te surowce, więc... Innym przykładem fatalnego wykorzystania potencjału, którego jakby nie można dosłownie nazwać surowcem, ale ludzie tak go traktowali, byli niewolnicy. Wiele krajów afrykańskich, zwłaszcza zachodnich, zarabiało duże pieniądze sprzedając ludzi Europejczykom, którzy dodatkowo zaopatrywali ich w broń, jeszcze bardziej umacniając ich rządy. Estymuje się, że między XVI a XVIII wiekiem z Afryki porwano 12 milionów głównie silnych mężczyzn, co mogło stanowić nawet 10% całej populacji tego kontynentu. Podobno to, że w wielu państwach wciąż popularna jest poligamia, wynika m.in. z tego okresu. Transatlantycki handel niewolnikami nie tylko osłabił potencjał Afryki, ale jeszcze odbił się im czkawką, gdy w XIX wieku na samym początku został zakończony i oparte na nim gospodarki stały się niewydolne. Do Afryki jeszcze wrócimy, a surowce to niezwykle złożony temat, ale najprościej możemy rozumieć i tak. Jeżeli kraj jest statkiem, a obywatele załogą, surowce przyspieszają obrany kurs i często umacniają władzę kapitana. Pytanie tylko, czy statek płynie dobrym kursem i ma odpowiedniego kapitana. Woda. Gaz czy nie gaz? Chciałbym teraz pokazać wam sprzęt, który może raz na zawsze wyeliminować z waszego domu plastikowe butelki. Saturator Brita Soda One. Filtry do wody są super, bo zmniejszają ilość chloru i poprawiają smak wody, ale mi osobiście, wiecie, zawsze brakowało tych lekkich bąbelków. I patrzcie na to.
Wow. Widzicie? I nie ma nawet żadnego kabla, no bo tutaj nie potrzeba prądu, tylko dwutlenek węgla. Do tego neutralny dla środowiska, bo pochodzący z fermentacji kukurydzy i pszenicy. I najlepsze jest to, że samemu kontrolujesz poziom gazowania wody. Według mnie na przykład większość wód ze sklepu jest dużo za mocna. Poza tym, wiecie, wciąż pozostaje problem piętrzącego się plastiku, tak? Filtry czy saturatory jakby może nie uratują świata, ale to na pewno krok w dobrą stronę, bo mogą działać przez lata, podczas gdy plastikowe butelki są długowieczne tylko w żołądkach żółwi. No i woda jest niezła. Kurde, uwielbiam gazowaną. Religia i kultura, kult pracy i asceza. Ten punkt jest lekko kontrowersyjny, ale Max Weber, niemiecki socjolog, jeszcze w XX wieku dowodził w jednym ze swoich najsłynniejszych dzieł pod tytułem Etyka protestancka, a duch kapitalizmu, że ten narodził się w Europie Zachodniej właśnie dlatego, że protestanci kultywują ciężką pracę, która jest czynnością na chwałę Boga. Dążenie do nieustannego powiększania majątku jest moralnie właściwe, a bogactwo jest świadectwem, że Bóg nam sprzyja. Mocno różni się to od ideologii katolickiej z jej pochwałą ubóstwa, czy islamu, który również nie popiera bogacenia się i stawia duży nacisk na jałmużnę i pomoc biednym. Przykładem, który może potwierdzać tezę Webera, są Żydzi. Ich przedsiębiorczość jest doskonale znana i niewątpliwie wynika z religii oraz kultury. Nawet nagrałem o tym całkiem przyjemny film, który tłumaczy dokładnie, z czego wynikają ich sukcesy i dostatek. Kultura pracy wydaje się też istotnym elementem stojącym za sukcesami Chin, Japonii czy Korei Południowej. W przeciwieństwie do Europy, te społeczeństwa są mniej zindywidualizowane i nastawiony na osobisty sukces, natomiast ich motywacja leży w sukcesie firmy, dla której pracują, czy dumie rodziny. Kiedyś już wspominałem wam, że bardziej kolektywna natura państw azjatyckich wynika z ryżu. Ponieważ jego uprawa jest skomplikowana i wymaga współpracy wielu ludzi. W przeciwieństwie do pasterstwa czy uprawy zbóż popularnych w Europie. W Chinach są nawet prowincje, które tradycyjnie uprawiają zboża, takie same jak w Europie. I uwaga, ludzie, którzy tam żyją, są bardziej indywidualistyczni. Kultura czy religia z pewnością nie jest jednak najistotniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie państwa. Przykładami przeczącymi tezie Webera jest chociażby katolicka Francja czy Hiszpania, które przez wieki były wielkimi potęgami i do dziś radzą sobie całkiem nieźle. Ale po chwili zastanowienia z pewnością możecie domyślić się, co pomogło w ich sukcesie. Kolonie i migracje. Goście i niewolnicy. Niewątpliwie myśląc o historii świata i podziałach, które w niej występują, nie możemy pominąć drobnego rozdziału, jakim był kolonializm. Nie da się też ukryć, że każdy kraj, który miał kolonię, jest dziś bogatszy od tego, który był kolonią. Poza trzema przykładami, zastanówcie się, czy już wiecie? Tak! Gospodarka Indii wyprzedziła niedawno Wielką Brytanię, stając się piątą gospodarką świata. Gospodarką. Choć oczywiście w przeliczeniu na mieszkańca są jeszcze daleko, daleko za nimi, ale Indie mają 22 razy większą populację niż UK i ponad 13 razy większą powierzchnię. Jeszcze zabawniej, przy swojej byłej kolonii wypada Portugalia, 35. światowa gospodarka, w kontraście do 8. Brazylii z 21 razy większą populacją i 92 razy większą powierzchnią. A mam nadzieję, że nie muszę wam dodawać, że takie rzeczy jak powierzchnia i populacja mają spore znaczenie w sukcesie kraju. Ostatnim przykładem są Stany Zjednoczone. Choć zarówno one, jak i Brazylia powinny być tutaj traktowane z przymrużeniem oka. Ponieważ oczywiście były to kolonie, ale napędzane przez inne kolonie. Rdzennych Amerykanów, zarówno z południa, jak i z północy, nie udało się zaprzęc do pracy, ponieważ, no cóż, z uwagi na brak odporności na choroby odzwierzęce, większość bardzo szybko umarła. Przez co kolonialiści zaczęli sprowadzać do Ameryki miliony niewolników z Afryki. Kolonie stanowiły źródło darmowej siły roboczej i surowców, zatem w oczywisty sposób przyczyniały się do budowy siły państw, które je posiadały. Mniej oczywisty może się wydawać wpływ migracji. Ten efekt zwykle dotyczy już krajów rozwiniętych, więc jakby ciężko go uznać za istotny czynnik przy ich powstawaniu, bo to byłoby takie błędne koło, ale myślę, że warto poświęcić mu chwilę, bo często jest według mnie niezrozumiany i wykorzystywany do walk politycznych.
Na pewno nie zdziwi was, że wśród ekonomistów panuje zgoda co do tego, że migracje do krajów rozwiniętych pomagają gospodarce. Po pierwsze, uzupełniają luki demograficzne w krajach, które często mają już problem z utrzymaniem odpowiedniej liczby urodzeń na wystarczającym poziomie. Po drugie, migranci chętnie podejmą słabo płatne prace, którymi nie są już zainteresowani lokalesi. Ponadto, przez ich obecność na rynku pracy osoby urodzone w danym kraju zyskują nowy atut – znajomość języka. To, że mówisz po polsku, nie jest w Polsce dużym atutem, dopóki na rynku pracy nie pojawi się wystarczająco dużo ludzi, którzy znają ten język kiepsko. Często o imigrantach pogardliwie mówi się, że są to ludzie, którzy przyjechali dla zasiłku. Nie potwierdzają tego jednak chociażby dane ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zasiłki wypłacane imigrantom kosztują podatników 5 miliardów dolarów, ale płacone przez nich podatki wynoszą 90 miliardów dolarów. Najczęściej zasiłki pobiera tylko pierwsze pokolenie i to z uwagi na edukację dzieci. Pomyślcie, że ludzie decydujący się na ucieczkę ze swojej ojczyzny. Ta ucieczka jest często niebezpieczna, do tego kosztowna. To raczej nie jest typ, który będzie chciał gnić na granicy ubóstwa na zasiłku, tylko ktoś, kto szuka lepszego życia. Nie wspominając już o tym, że spora część zamierza jeszcze wspierać rodziny, które zostawia w kraju, co jest dodatkową motywacją dla ciężkiej pracy. Nie ma też dowodów na to, że imigranci częściej łamią prawo, a jest nawet sporo danych, które wydają się temu przeczyć. Pewne jest natomiast, że nielegalni imigranci popełniają znacznie mniej przestępstw, co jest logiczne, ponieważ mają dużo więcej do stracenia. Nie tylko więzienie i grzywne, ale też odesłanie do kraju, z którego przybyli. Zasadniczo imigranci napływający do jakiegoś kraju świadczą zwykle o jego sukcesie. Sukces, wolny rynek i silne państwo. Inspiracją dla tego odcinka jest książka Darona Acemoghula i Jasona Robinsona Why Nations Fail, którą miałem okazję czytać parę lat temu i przypomniałem sobie ją teraz, pisząc scenariusz. Według dwóch ekonomistów najważniejszymi czynnikami, od których zależy sukces kraju, są inkluzywne instytucje ekonomiczne oraz polityczne. Zacznijmy od gospodarki i innowacji, którą najprościej zrozumieć na przykładzie Korei Południowej i Północnej. Dwa państwa, bardzo podobna historia, geografia, a jednak jedno z nich jest 10 razy bogatsze od drugiego i to bez żadnych surowców naturalnych. Ktoś powie, że to kwestia komunizmu i w pewnym sensie tak, ale zaraz obok mamy teoretycznie komunistyczne Chiny, które są drugą gospodarką na świecie. Zatem gdzie jest haczyk? Podstawową kwestią jest własność prywatna. Sukces i siła państwa to przede wszystkim sukces ludzi. Wyjątkiem będą kraje oparte na surowcach, ale tak jak już wspominaliśmy, oni prędzej czy później będą musieli znaleźć jakiekolwiek inne źródło dochodu albo po prostu implodują. Żeby gospodarka szła do przodu, ludzie muszą czuć, że ich praca ma sens i przekłada się na poprawienie warunków ich życia oraz ich rodzin. Własność prywatna jest kluczowa, dlatego państwo musi jej bronić i stać na straży prawa. Jeżeli wiemy, że możemy zostać jakby bezkarnie okradnięci, no to nie będziemy mieli motywacji do pracy. Jeżeli wiemy, że nasz pracodawca może złamać podpisaną z nami umowę i nie ponieść żadnych konsekwencji, no to nie będziemy mieć motywacji do pracy u niego. Właśnie dlatego Chiny, mimo że teoretycznie są komunistyczne, mogły odnieść sukces, ponieważ w ich modelu ludzie mogą piąć się po drabinie społecznej, a państwo stoi na straży prawa. Wiem, że nie zawsze, ale w sferze ekonomicznej przeważnie tak. Aparat urzędniczy musi być sprawny, by zapewnić ludziom infrastrukturę oraz inwestycje. Tu łatwo możemy zorientować się, jaki jest problem Afryki. To był brak silnych struktur państwowych i zaufania do instytucji, które przez lata były narzędziem opresji w rękach białych. Infrastrukturę podporządkowano ekstrakcji niewolników oraz surowców, co nie pomogło integracji, a granice państw arbitralnie narysowali Europejczycy i dlatego są takie równe. Korea Południowa natomiast jest znów dobrym przykładem państwa, które stymuluje gospodarkę, a zwłaszcza kulturę, dzięki której mają dzisiaj najpopularniejszy serial w historii Netflixa, własny gatunek muzyczny rozpoznawalny na całym świecie i oscarowe produkcje. To przekłada się z kolei na turystykę i dalsze bogacenie się obywateli. Na ten temat również nagrałem całkiem ciekawy film, który polecam sprawdzić. Kolejnym aspektem leżącym po stronie państwa jest edukacja i prawo patentowe. Dzięki temu możemy wykorzystać pełen potencjał społeczeństwa, ponieważ wiecie, nigdy nie wiadomo, gdzie urodzi się nowy Thomas Edison albo James Watt. Dlatego edukacja musi być powszechna i obowiązkowa. Z drugiej strony, wynalazcy i innowatorzy muszą
muszą wiedzieć, że więksi gracze na rynku nie będą mogli bezkarnie ukraść ich pomysłów i zarabiać na nich, co zapewniają właśnie patenty. Dobrze działające instytucje polityczne są warunkiem sprawnej gospodarki, dlatego powinny być inkluzywne, czyli otwarte, po to, by elity znajdujące się u władzy nie zaczęły jej nadużywać i bogacić się kosztem innych obywateli. Tutaj powstaje jednak pokusa skutecznego autorytaryzmu. To znaczy, wiecie, po co bawić się w skomplikowane i wolne instytucje demokratyczne, skoro świadoma i silna władza może szybciej kierować krajem. Pozornie może to brzmieć nieźle i przykładem, że działa, był rozwój ZSRR po II wojnie światowej, czy obecne Chiny. Ale jak mawia klasyk, absolutna władza korumpuje absolutnie. Związek Radziecki upadł. Chiny, jak wiemy, są nowym modelem hybrydowo-kapitalistyczno-komunistycznym, ale prezydent Xi ma już tam praktycznie władzę absolutną. A teraz wystarczy, że popełni jeden zbyt duży błąd, na przykład forsując idiotyczną politykę lockdownową i domek z kart się rozsypie. Z drugiej strony, gdy ludzie wiedzą, że w społeczeństwie rosną nierówności i grupy uprzywilejowane, których pozycja jest nienaruszalna, to znów tracą motywację do pracy i żyją w przeświadczeniu, że system ich oszukuje. W Stanach Zjednoczonych sytuacja jest odwrotna. To nie państwo, a miliarderzy, słynny 1%, skupia w swoich rękach coraz większą władzę, lobbując korzystne prawa i monopolizując rynki. Niekontrolowane elity, zarówno państwowe, jak i finansowe, zawsze prowadzą do ograniczania praw i możliwości obywateli do wzbogacania się, a w konsekwencji do porażki kraju. Podsumujmy. Na sukces państwa składa się parę czynników. W początkowych fazach, szczególnie położenie geograficzne, aspekt obronności, szlaki handlowe, surowce, sąsiedzi, populacja. W mniejszym stopniu kultura i religia, w większym to czy kraj był kolonią i jaką, albo czy posiadał kolonię. W dalszym etapie rozwoju, czy ma inkluzywne instytucje ekonomiczne, własność prywatną, wolny rynek, sprawne sądy, respektowane kontrakty, patenty, oraz inkluzywne instytucje polityczne, wolne wybory, pluralizm, demokrację, powszechną edukację. Jeżeli większość z wymienionych tu aspektów oceniamy pozytywnie, to jest spora szansa, że kraj nam się uda, a jeżeli nie, mamy fail. Sporo tego było, mam nadzieję, że pomogłem wam trochę zrozumieć świat. A jeżeli znacie kogoś, kto pije wodę gazowaną, lekko gazowaną lub lubi gadżety, to polecam wam kupić mu taki saturator na święta. Z kodem Rafał50 dostaniecie na niego 50 zł zniżki. Akcja obowiązuje od 1 do 8 grudnia na urządzenie Brita Soda One. Link macie w opisie. Cześć!